Dzień dobry, jestem Gosia. Za moimi plecami znajduje się budynek Teatru im. Ludwika Sosskiego w Tarnowie, gdzie pracuję w dziale promocji i organizacji widowni. W dzisiejszym odcinku pokażemy i opowiemy Państwu o kilku ciekawostkach, które znajdują się właśnie na zewnątrz teatru. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj pod Tarnowskim Teatrem, a dokładnie pod pomnikiem popiersza Ludwika Solskiego, który w 1945 roku wyraził zgodę na ukrywanie swojego nazwiska w nazwie Tarnowskiego Teatru. Również Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie nosi nazwę jego imienia i nazwiska. Ludwik Solski urodził się w powiecie wielickim, czyli stosunkowo blisko Tarnowa. W Tarnowie, w naszym mieście, pojawił się bardzo wcześnie, ponieważ uczył się w tarnowskim gimnazjum, którego niestety nie ukończył. Z powodu epidemii cholery, która nawiedziła tereny Tarnowa i Brzeska, a która pojawiała się bardzo często w XIX-wiecznej Europie. Skończył naukę w Krakowie, gdzie zaczął statystować. Ludwik Solski był ekspresyjnym, takim bardzo pracowitym człowiekiem, o doskonałej kondycji psychofizycznej. Trzeba tutaj powiedzieć, że jeden miesiąc mu zabrakło, żeby przeżyć dokładnie 100 lat. Szybko zaczął grać w największych teatrach w Polsce. Został wybitnym aktorem, reżyserem oraz dyrektorem z wielkich scen, jak na przykład Teatru Miejskiego w Krakowie, czyli obecnego Teatru Słowackiego. Współpracował i znał wiele polskich wybitnych osobistości świata teatru, literatury i sztuk pięknych. No właśnie, i sztuk pięknych. Bardzo lubił sztuki piękne. Miał dużo dzieł sztuki, szczególnie swoich portretów, ról scenicznych. Takich artystów jak Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Wyczółkowski Leon, Józef Mechofer, Julian Fałat, Wojciech Kossak. Miał też pecha i stracił prawie wszystkie te dzieła sztuki, ponieważ w czasie wojny bomba doszczętnie zniszczyła jego mieszkanie w Warszawie. Prawie wszystkie, ale nie wszystkie. W 1946 roku żalił się w liście i tutaj zacytuję: "Nic z moich rzeczy nie ocalało, literalnie nic", ale zaraz dodał: "Co ja mówię, ocalała jedna jedyna rzecz, moje popiersie z brązu roboty Dunikowskiego. Zostało znalezione wśród gruzów". I rzeczywiście córka Solskiego również twierdziła, że bardzo ciężki monument przeleciał przez wszystkie piętra i cudem ocalał. W 1954 roku w styczniu, czyli na kilkanaście miesięcy przed śmiercią, Ludwik Solski podarował w prezencie Tarnowskiemu Teatrowi ten monument, z czego się bardzo cieszymy, że podarował, że rzeźba ocalała, że stoi tutaj przed wejściem do Tarnowskiego Teatru. Proszę Państwa, jeszcze kilka słów o Ksawerym Dunikowskim. To wybitny rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. Pracował też w Londynie i w Paryżu. Proszę Państwa, w Paryżu, kiedy działali najwięksi artyści świata z Picassem na czele. Jest to jedno z wcześniejszych dzieł Ksawerego Dunikowskiego. On na początku dużo rzeźbił portretów i z tego był znany. Powstał ten portret w 1905 albo w 1910 roku. No, widać tutaj takie ostre cięcia V-draperii, zgeometryzowaną, ale dynamiczną sylwetkę, co zdradza rękę Dunikowskiego, ale pojawia się też gdzieniegdzie impresjonistyczna faktura, która oznacza fascynacją francuskiego słynnego rzeźbiarza, jakim był Auguste Rodin. Dziękuję Państwu, pozdrawiam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, znajduję się na ulicy Piłsudskiego w Tarnowie, a dokładnie przed budynkiem, w którym obecnie mieści się m.in. oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeszcze około 30 lat temu był tutaj dom aktora, tak zwany Broadway.
nazwa nawiązywała do nowojorskiej ulicy, przy której znajduje się kilkadziesiąt teatrów. W naszym tarnowskim Broadwayu mieszkał Andrzej Grabowski. Pierwszy sukces osiągnął dzięki roli Belusa w spektaklu Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego w reżyserii Ryszarda Zmorzewskiego. Premiera odbyła się w 1976 roku w Tarnowskim Teatrze. To właśnie za tę rolę Andrzej Grabowski otrzymał Nagrodę Mody przyznawaną na festiwalu w Kaliszu przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru. Historia budynku teatru ma związek z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w Tarnowie. Powstało ono w 1883 roku jako druga tego typu organizacja w Galicji. W 1892 Tarnowska Rada Miejska podarowała towarzystwu parcelę budowlaną, a 3 lata później, 7 grudnia, oddano do użytku budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Tarnowie. W sali, oprócz ćwiczeń gimnastycznych, odbywały się wykłady i odczyty. Od 1903 roku zaczęto w niej wystawiać też sztuki teatralne. Podczas I wojny światowej budynek Tarnowskiego Sokoła używany był przez stacjonujące w Tarnowie wojska jako m.in. koszary dla żołnierzy i cerkiew prawosławna. Budynek ten służył Tarnowskim Sokołom do 1939. W latach 1958-60 dawna Sokolnia została przebudowana. Stała się siedzibą Miejskiego Domu Kultury, a później Teatru imienia Ludwika Solskiego. W 2003 roku, z okazji 120-lecia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w dmach teatru, tuż przy wejściu od strony ulicy Legionów, murowano tablicę przypominającą, iż kiedyś posiadali tutaj swoje gniazdo. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki Kultura w Domu. Do zobaczenia!